Oczywiście, że widać plusy. Ewidentnym plusem jest łatwość liczenia kosztu produkcji. Prowadzenie gospodarstwa rolnego o dużej powierzchni to bardzo duże wyzwanie dla rolnika. Między innymi ten temat poruszymy dzisiaj w rozmowie z Jarosławem Borowskim, właścicielem gospodarstwa położonego w województwie lubuskim w miejscowości Gądków Wielki. Panie Jarosławie, witamy serdecznie. Chciałem tutaj zapytać najpierw o samą produkcję, jaka jest w gospodarstwie prowadzona. Jak to wygląda? Gospodarujemy na około 800 hektara ziemi. Około 300 hektarów zajmuje kukurydza, 200 hektarów pszenżyta, 140 hektarów rzepaku oraz pozostała areał są to łąki oraz trwałe użytki zielone. Czyli jest to tylko produkcja roślinna, produkcji zwierzęcej pan tutaj nie prowadzi? W gospodarstwie nie prowadzimy już produkcji zwierzęcej, zakończyliśmy ją około 10 lat temu. Zajmowaliśmy się wtedy produkcją bydła mlecznego, następnie poprzez skrzyżowanie wybierające weszliśmy w bydło mięsne Rasil Muzeum. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że jest to nieopłacalne i zrezygnowaliśmy z tego na rzecz prowadzenia tylko produkcji roślinnej oraz wykonania usług rolniczych. Jak to wygląda dzisiaj? Ta produkcja roślinna gwarantuje przychody na dobrym poziomie? Obecnie produkcja roślinna bardzo jest zależna od opadów, które są, no wiadomo, coraz większą, przynajmniej wiadomą w całej Polsce. Niestety nie gwarantuje ona opłacalności ci na zadowalającym poziomie. Oczywiście jest jakiś tam zysk z tego, natomiast w związku z niepewną sytuacją pogodową często to trzeba wszelkie inwestycje w gospodarstwach przekładać na lata następne, no bo niestety nie ma gwarancji, że pogoda dopisze na tyle, żeby zebrać zadowalające wyniki. Czyli rozumiem, że to największym problemem jest susza dla pana. Tak, susza jest obecnie od kilku lat największym problemem. Gospodarujemy na raczej lekkich ziemiach i właśnie te grunty nie trzymają wilgoci. Nawadnia pan pola albo korzysta z uprawy bezorkowej, żeby przeciwstawiać się tej suszy? Nie nawadniam, nie mam jeszcze za bardzo na to pomysłu, natomiast od wielu lat korzystamy z uprawy bezorkowej, która rzeczywiście daje wymierne korzyści, jeśli chodzi o zatrzymywanie wody w glebie. No bez deszczu mimo wszystko nie ma mowy o jakichś fajnych zadowalających wynikach. Mówił pan, że są to lekkie raczej ziemie, te, które pan tutaj uprawia. Jakie to są konkretne klasy bonitacyjne? No, gospodarujemy głównie na klasach od 4B do 6. Także teraz to, od czego tutaj właściwie zacząłem tą rozmowę, o czym chcieliśmy tutaj dzisiaj porozmawiać, o tym, ile informacji gromadzi rolnik przy takim dużym areale. Jak to wygląda w tej produkcji roślinnej? Pomaga sobie pan jakimiś nowymi technologiami? Kiedyś, jeszcze kilka lat temu, korzystałem głównie z kartek i z Excela, natomiast obecnie, no, po pierwsze nie chce mi się, po drugie nie mam czasu na korzystanie z tego typu rozwiązań, no i musiałem szukać jakichś właśnie innych sposobów, bo w gromadzeniu informacji i zapisywania, no bo jednak tych informacji jest sporo i właśnie szczególnie w kontekście braku wody i balansowaniu na granicy opłacalności, bardzo ważne jest, żeby te informacje były gromadzone i żeby były później odpowiednio wykorzystane w latach następnych do produkcji roślinnej. No to na co zamienił pan te kartki? Jak to wygląda obecnie? Z czego pan korzysta? Testowałem kilka programów do zarządzania gospodarstwem rolnym. Obecnie, i chyba zostanę przy tym programie, korzystam z programu 365 Farmnet. No jest to program, który działa zarówno na komputerze, jak i na telefonie komórkowym, dzięki czemu mogę sobie w każdej chwili wszelkie zabiegi, które wykonuję, bądź które planuję, mogę je od razu rejestrować. Nie muszę ich rejestrować później wieczorem w domu, bo jednak wieczorem mam inne zajęcia, inne pomysły na spędzenie wieczoru niż wpisywanie tego do aplikacji na komputerze. Jakie tutaj inne plusy daje dla panu ta aplikacja? Nie wiem, może pan kontrolować swoich pracowników, co oni akurat teraz wykonują na polu?
Oczywiście oprócz samego zapisywania wszelkich zabiegów, mogę również w sposób nietrudny kontrolować ruchy moich właśnie pracowników oraz maszyn w przestrzeni. Właściwie dzieje się to online. System nadzoru i maszyn w programie 365 składa się z kilku elementów. Jest to skrzyneczka takie nieduże, że pudełko wielkości cikostki masła. Je się montuje na maszynie. Operatorzy, każdy z nich ma swój własny chip i poprzez łącze Bluetooth z ich własnym telefonem komórkowym system cały czas online zbiera informacje o ich położeniu, o tym, kto pracuje, w jakim miejscu, na jakiej maszynie. I to są informacje, dzięki którym mogę w realny sposób kontrolować po prostu ich działania. To jest jedna sprawa, ta kontrola, a druga sprawa, z tych danych, które pan zbiera, może pan skorzystać na przykład w przypadku kontroli? Jak najbardziej. System poprzez gromadzenie informacji jest w stanie wygenerować odpowiednie pliki dla urzędników z różnych instytucji, czy to Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy to Instytut Ochrony Roślin. W bardzo łatwy sposób można przygotowywać właśnie dokumenty do kontroli. Dużo czasu zajmuje panu wprowadzanie tych danych, czy to jest szybkie, łatwe, intuicyjne? Samo wprowadzenie danych jest bardzo proste. Wybieramy w tym celu odpowiednie pole, odpowiedniego operatora, odpowiednie maszyny, które biorą udział w tym właśnie zadaniu. Wybieramy również nawozy bądź środki ochrony roślin i jednym kliknięciem zatwierdzamy takie właśnie zlecenie i ono już jest zapisane. I później system sam generuje na podstawie wszystkich prowadzonych zabiegów, generuje odpowiedni plik, który można otworzyć i wydrukować i przedstawić do kontroli. Jakie efekty już pan zauważył po użytkowaniu tego konkretnego systemu, tej konkretnej aplikacji? Oczywiście, że widać plusy. Ewidentnym plusem jest łatwość liczenia kosztu produkcji. Tego do tej pory w takim powiedzmy zaawansowanym wymiarze nie robiłem. Natomiast teraz jest to lekkie, łatwe, może nawet trochę przyjemne, natomiast daje mi to bardzo wyraźny obraz, które zabiegi ewentualnie musiałbym w przyszłości zmienić, które zabiegi są właśnie drogie, których powinienem unikać, a które powinienem stosować, żeby poprawić rentowność swojego gospodarstwa. Aplikacja i informacje, które do niej pan wprowadza, to nie są wprowadzane tylko przez pana, ale również przez operatorów. Ilu pan ich zatrudnia i czy dla nich to jest również łatwe, intuicyjne, działają na tym bez problemu? Obecnie mamy zatrudnionych tych trzech ludzi i wszyscy korzystają z tej aplikacji. Mają możliwość wprowadzania danych zabiegów, które wykonują. Ja oczywiście muszę później wieczorem bądź któregoś dnia zaakceptować bądź odrzucić dane zadanie w przypadku, jeśli by było na przykład powielone. Warto iść w tym kierunku, warto korzystać z aplikacji. Poleciłbym pan to innym rolnikom? Oczywiście, żebym polecił Ci tą aplikację, dlatego że jest ona łatwa w obsłudze, przyjazna, nie jest skomplikowana, jeśli chodzi o oprowadzanie danych. Można w łatwy sposób uzyskać z niej potrzebne informacje. Nie jest nużąca przy prowadzeniu danych. No i w podstawowej wersji jest darmowa, co ma ogromne znaczenie, dlatego że nie muszę się z nikim finansowo związywać, żeby z tego korzystać, a jeżeli będę chciał to sobie powiedzmy w jakimś kierunku rozwinąć, no to wtedy mogę sobie wykupywać poszczególne moduły, które też specjalnie nie są drogie. No i wie pan, za ile pan pracuje? No i przede wszystkim to jest właśnie najważniejsze w tej aplikacji, że wiem nareszcie, jak to wygląda gospodarstwo od strony finansowej i mogę szukać oszczędności bądź odpowiednio gospodarować środkami, żeby wyniki były jak najlepsze. Dobrze, no to teraz może przejdę dalej i zapytam o park maszyn, bo on musi na pewno być bardzo, bardzo rozbudowany, skoro prowadzi pan również usługi rolnicze. Dodatkowe zajęcie, czyli właśnie usługi, no to skupiamy się głównie na obłocie zbóż i kukurydzy. Pracujemy na dwóch kombajnach klas Lexion. To są kombajny klawiszowe w modele 660. Dodatkowo bo one pracują w przypadku zbioru kukurydzy z przysypkami Gerlinghoff. Natomiast uprawa, no to są głównie maszyny firmy Cockerling. Promujemy bardzo mocno uprawę bezorkową.
Uważamy, że właśnie jest ona bardzo dobrym wyjściem, szczególnie na naszych tutaj glebach lekkich, które dominują w okolicy. Jak długo pan już skorzysta z uprawy bezorkowej? Z uprawy bezorkowej korzystamy już około 10 lat, natomiast od mniej więcej 5 mamy to dopracowane w sposób bardzo dobry. Jest pług w gospodarstwie, czy już nie ma pługa w ogóle? Nie kusi pana? Ostatni pług został sprzedany wiosną tego roku i prawdopodobnie już do nas, mam nadzieję, nie wróci. Aha. Nie obawia się pan tego, że będzie pan musiał wrócić do pługa przez to, ile środków ochrony roślin jest wycofywanych, ile substancji aktywnych jest wycofywanych z obrotu w ostatnim czasie? Ale pług wcale temu nie zapobiega. To, że pole jest zarane, to wcale nie znaczy, że środki ochrony roślin nie powinno się stosować. Przerwie tu panu może trochę. Wielu rolników uważa, że dzięki uprawie płużnej nie ma takiej presji chwastów. Pan tego nie zauważył tutaj po przejściu na uprawę bezorkową? Nie jest zwiększona ta presja chwastów? Nie, nie jest zwiększona na presja chwastów, dlatego że jeżeli wykonamy zabieg orki, i w roku następnym wykonamy go ponownie, bądź po kilku latach, to jednak te nasiona wracają z powrotem te na powierzchnię. Na przykład nasiona rzepaku potrafią w ziemi leżeć kilkadziesiąt lat, czekając na okazję do skiełkowania. Nasiona chwastów do 100 lat. Także jeżeli ktoś twierdzi, że orząc zapobiega zachwaszczeniu, uważam, że jest w głębokim błędzie. Chciałbym zapytać o ciągniki, jakie tutaj w gospodarstwie pracują i ile ich w ogóle jest. Obecnie mamy 3 ciągniki dużej mocy. Jest to John Deere, jest to Case oraz Class. Jak widać, tych marek jest kilka. Ale jest też kilka innych ciągników starszych już generacji, można powiedzieć, tak? Oczywiście nasz park składa da się właśnie również z maszyn, które już można powiedzieć, dzieci są właśnie pełnoletnie. Ale wcale nie uważamy, że działają one gorzej. Działają ją bardzo fajnie, są tanie w naprawach, tanie w eksploatacji, nie mają elektronicznych, różnych systemów, nie mają komputerów i innych tego typu urządzeń, które mogą w każdej chwili odmówić posłuszeństwa, a serwis nie naprawi ich tanio i szybko. Młotkiem i przecinakiem można zaradzić na wszystko. Jak najbardziej. Młotek, przecinak, klucz 13 i 17 bardzo skutecznie przywracają je do życia. Ma pan również wyposażone ciągniki w nawigację, tak? Dobrze zauważyłem. Tak jest, korzystamy z systemu RTK, na klasie jest ona zamontowana. Dokładną dolność prowadzenia jest jak to właśnie nie dla sygnału RTK, to jest 2-3 cm. No i naprawdę DD bardzo fajnie nie to działa i polecam sam to każdemu rolnikowi, który jeszcze z tego nie korzystał. Tylko w klasie ma pan zamontowaną nawigację, czy na innych też? Mamy zamontowane także na John Deere, ale to jest nawigacja nie John Deere'owska, ale z firmy MMY Topcon. Płody rolne, kiedy pan je sprzedaje, przechowuje pan je? Płody rolne staramy się sprzedawać w zasadzie w okolicach żniw. Może trochę po żniwa, jeśli chodzi o zboża i rzepaki. Natomiast kukurydzę trzymamy do momentu, kiedy cena będzie w miarę rozsądna. Obecnie możemy przytrzymać około 2-3 tysięcy ton płodów rolnych, co jednak jest dla nas niewystarczające i dlatego właśnie zboża i rzepaki sprzedajemy wcześniej, a kukurydza leży do momentu, kiedy cena jest dla mnie satysfakcjonująca. No dobra, to teraz jeszcze zostało mi pytanie o plany na przyszłość. Jak to wygląda? Chciałby pan powiększać to gospodarstwo, powiększać areał? Jest w ogóle możliwość? Czy chciałbym powiększyć areał? Oczywiście, żebym chciał, natomiast nie jest to konieczne do budowania, powiedzmy, kapitału firmy, dlatego że te hektary, na których gospodarujemy, przy lepszym wykorzystaniu, przy powiedzmy montażu, powiedzmy deszczowni czy innych systemów, czy innych systemów uprawy, bądź innych roślin, mogą śmiało zapewnić dostatni, powiedzmy, w miarę dostatni poziom egzystencji na co dzień. Dlatego specjalnie głodu ziemi jako takiego nie mam. Podczas wizyty w gospodarstwie pana Jarosława Borowskiego rozmawiamy również z panem Bartłomiejem Grabowskim z firmy 365 Farnet i poruszymy tutaj więcej temat aplikacji. Kiedy aplikacja powstała i jak działa, ilu rolników korzysta z niej obecnie w Polsce? 365 Farnet jest platformą do zarządzania gospodarstwa rolnego, stworzona z rolnikami przez rolników. Dzięki niej możemy w łatwy sposób zarządzać gospodarstwem, niezależnie od wielkości czy ilości pól, posiadanych pól.
Co tutaj potrzeba, żeby tą aplikacją móc się posługiwać? Wystarczy smartfon, komputer, tablet? Jest, przede wszystkim dobre chęci, trochę zaparcia i przede wszystkim komputer, dodatkowo smartfon. Wszystko ze sobą współgra, jeśli właśnie mamy te urządzenia powiązane ze sobą. No dobrze, to teraz takie pytanie załóżmy, że jestem rolnikiem i chcę zacząć korzystać z tej aplikacji. Co muszę zrobić? Przede wszystkim wejść na stronę 365farmnet.com, zarejestrować się na bezpłatne konto, a następnie system podpowie, jak krok po kroku założyć i rozpocząć przygodę z Farmnetem. Czyli wszystko jest tak naprawdę intuicyjne. Tak jest. Korzystanie z platformy, korzystanie z pakietu Start jest bezpłatne, także nie jest to uzależnione od wielkości pól czy wielkości gospodarstwa. Wszystko, cała funkcja podstawowa platformy 365 Farmnet jest bezpłatna. No dobrze, a teraz, żeby to rozbudować, tak jak na przykład w przypadku pana Jarosława Borowskiego i jego gospodarstwa? Możemy wyposażyć platformę 365 Farmnet o dodatkowe moduły. Możemy je indywidualnie dostosować do naszego gospodarstwa. Także tu jest ten duży plus, że możemy właśnie tak idealnie dopasować do swoich potrzeb, dodatkowo na okres wtedy, kiedy najbardziej potrzebujemy daną funkcję. Więc jeżeli potrzebujemy dany moduł, załóżmy na 2-3 miesiące, wykupujemy tylko w tych miesiącach. Jakie to są na przykład moduły? Głównymi modułami jest przede wszystkim moduł Classic View. Też na zasadzie koncepcji partnerskiej wspieramy się również poprzez różne firmy, między innymi przez moduł BSF. Z modułem, który sprawnie pozwoli wybrać odpowiedni środek chemiczny na nasze pole. Moduł LACOS, który idealnie dopasuje ścieżki przejazdu na nasze pole. No i przede wszystkim moduł ActiveBox. Czy ten ActiveBox możemy porównać do takiej czarnej skrzynki, która zapisuje wszystkie informacje o maszynie, o pracy? Myślę, że tak. Myślę, że w ten sposób możemy to tak nazwać. Dzięki niej wiemy, w jakim miejscu dana maszyna się znajduje, z czym dany ciągnik jest powiązany, właśnie z jaką maszyną, ile czasu spędził na polu i przede wszystkim to też, co jest istotne, wiemy, w którym miejscu i jak przebiegała praca danej maszyny na polu. Czyli wasza aplikacja, można powiedzieć, że łączy różne marki ciągników, różne marki maszyn. Jeśli ktoś ma mieszaną flotę ciągników na przykład, nie musi się tym obawiać i może spokojnie korzystać z aplikacji. Tak jest. Też na tym opiera się nasza koncepcja partnerska. I to też jest też nasz nowy pomysł, jeżeli chodzi o 365 Farmnet, czyli Data Connect. Producenci marek John Deere, Klas oraz koncertu CNH, w którym wchodzi New Holland, Casey Steyr, wyposażone w moduły telematyczne ciuników, możemy kontrolować w łatwy sposób na platformie 365 Farmnet.